z Kijowa. Dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. W wojnie, która trwa od 2014 roku. Wydaje się, że wciąż trzeba o tym przypominać, bo pomimo tego, że odnosimy się do tej zbliżającej się rocznicy rosyjskiej inwazji, to nie zapominajmy, że ta wojna swój początek ma zdecydowanie wcześniej. To jest też ważne, by rozumieć, jak wygląda ta walka, jak bronią się Ukraińcy, jak długo bronią się Ukraińcy. Wita się Paweł Bobołowicz, audycję realizuje Szymon Dąbrowski. W ciągu ostatnich 2 tygodni Rosja poniosła prawdopodobnie największe straty od rozpoczęcia inwazji na Ukrainę na pełną skalę, tracąc 800 żołnierzy dziennie. Tak sytuację podsumowuje brytyjski wywiad. A w bitwach o Vugledar Rosja mogła stracić również elitarną 155. Brygadę Piechoty Morskiej. O tym, powołując się na źródło w siłach zbrojnych Ukrainy, pisze Politico. Iran dostarczył Rosji co najmniej 12 dronów bombowców uderzeniowych Shahed-191 i Shahed-129, które mają dokładniejszy system celowania i są w stanie przenosić bomby o masie 60-70 kg, a także 6 dronów Mojaher 6, pisze o tym The Guardian, powołując się na własne źródła. Dostawy tych dronów uzgodniono po wizycie rosyjskiej delegacji w Teheranie w listopadzie 2022 roku. Do transportu nowej broni Iran użył łodzi państwowych linii lotniczych. W tym tygodniu niemiecka Bundeswehr rozpocznie szkolenie ukraińskich sił zbrojnych na czołgu podstawowym Leopard 2. Niemieccy instruktorzy przeprowadzą w ciągu 6-8 tygodni przyspieszony kurs obsługi czołgu dla ukraińskich żołnierzy. Wielka Brytania prowadzi negocjacje z Kijowem w sprawie rozpoczęcia produkcji brytyjskiej broni bezpośrednio na terytorium Ukrainy, informuje The Telegraph. Dziennikarze twierdzą, że brytyjscy wysłannicy już odwiedzili Ukrainę w celu stworzenia wspólnych przedsiębiorstw, które będą produkować broń i sprzęt na brytyjskiej licencji. Szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba zapowiedział nowe sankcje wobec Federacji Rosyjskiej i jasny sygnał dla Putina przed rocznicą rosyjskiej inwazji. Sankcje zostaną ogłoszone w różnych krajach, w różnych instytucjach. To też będzie częścią tego sygnału jedności na rzecz zwycięstwa, zaznaczył ukraiński minister. Wiadomości wybrała Daria Hordyjko, a my od razu na początku raportu spróbujemy przenieść się na wschód Ukrainy, gdzie wciąż jest Kuba Stasiak. Dzień dobry, Kubo. Dzień dobry Państwu. Docierają do nas informacje, różne informacje z Bachmutu i okolic. Teraz też jedna z takich informacji, która może wskazywać na ciężką sytuację, jest ta dotycząca kwestii pracy dziennikarzy. Dodatkowe ograniczenia związane z wjazdem do Bachmutu. Ty jesteś tam bezpośrednio na miejscu. Czy ta sytuacja się zmienia? Czy jest stabilna? Czy tak jak podaje część ukraińskich mediów, Ukraińcy jednak dają sobie radę w Bachmucie? A cóż, jeżeli spojrzymy na mapę, na to, co się dzieje od północy, czyli tak naprawdę na zachód od Soledaru, gdzie trwają walki o Krasnowijewkę obecnie, od południa, gdzie trasa Konstantynówka-Bachmut jest cały czas ostrzeliwana, przez co my, chcąc właśnie dojechać bezpiecznie na miejsce, musimy za każdym razem właściwie ważyć, w który zakręt skręcić. Więc sytuacja samego dojazdu, tranzytu też produktów, ale ciężkiego sprzętu również do miasta jest mocno utrudniona. Jeżeli chodzi właśnie o dostępność dla dziennikarzy, faktycznie wprowadzono pewne, może nie tyle limity, co restrykcje. Każdego dnia trzeba wypełniać formularz, w którym uzupełnia się między innymi godziny, w jakich zamierza się operować tam na miejscu w Bachmucie. Natomiast podkreślę, bo to jest dość istotne, że ta restrykcja dotyczy wyłącznie dziennikarzy, więc osoby, które między innymi, tak jak ja, są zaangażowane w działalność wolontaryjną, tego problemu nie mają. Podobnie rozprzestrzeniła się informacja odnośnie tego, że cywile mogą mieć utrudniony wjazd do miasta, co też jest nieprawdą. Natomiast sama sytuacja faktycznie jest bardzo skomplikowana. Widać, że Rosjanie chcą zakleszczyć właściwie trasy dojazdu do miasta, tak od północy, jak od południa. Każdego dnia dochodzą nas informacje o nowych ranionych, o nowych osobach, które niestety poniosły tę największą ofiarę wewnątrz miasta. Ostrzały są intensywne i widać na przestrzeni kilku tygodni, jak to tak naprawdę przybiera na sile, więc już na tym etapie osoby z zewnątrz, czy to wolontariusze, czy właśnie dziennikarze, zastanawiają się po raz drugi, trzeci, zanim w ogóle zdecydują się do miasta wjechać.
Nie chcę operować konkretami, natomiast patrząc na mapę też tej wschodniej flanki miasta, widać pewne postępy Rosjan, więc no niestety mam poczucie, że wchodzimy w ostatni etap obrony miasta. Ile to potrwa, czy parę dni, czy tygodni, zobaczymy. Natomiast faktem jest, że jest ciężej, jest coraz ciężej. Kubo, ale z drugiej strony o tej dramatycznej sytuacji w Bachmucie opowiadamy właściwie już od miesięcy i wydawało się, że Bachmut dawno powinien być oddany wojskom rosyjskim, a jednak ta obrona trwa. Gdy mówisz o tym, że wjeżdżają cywile, to wręcz brzmi trochę abstrakcyjnie, gdy śledzi się tę sytuację, gdy ogląda się zdjęcia, ogląda się filmy, widać jak co chwilę właściwie wybuchają tam pociski, a jednak jest jeszcze jakaś forma tego cywilnego życia, tego normalnego funkcjonowania, gdzie ludzie dojeżdżają do Bachmutu. To może jednak z jakichś względów nie jest tak, że to miasto jest skazane na oddanie Federacji Rosyjskiej. To jest temat do szerszej dyskusji. To jaka postawa cywilów właśnie, jak ona wygląda wobec właśnie wzmożonej ofensywy. Cywile gromadzą się z reguły w centrach wolontaryjnych, których jest kilka w mieście. 3 lub 4, jeżeli spojrzeć na to od strony właśnie samoorganizacji. Tam mogą zjeść coś ciepłego, tam mogą podłączyć się do internetu. Więc powiedzmy, ta ułuda normalności istnieje w jakimś zakresie. To, że dudni podłoga, to, że co chwilę spadają na to osiedla właśnie pociski artyleryjskie, na to się przymyka oko, bo jeżeli człowiek już przywyknie, to po prostu ma poczucie, że jest w stanie już przeczekać końca tej wojny, co oczywiście podkreślę po raz kolejny jest ułudą. Natomiast zasadnicza różnica między tym, z czym borykamy się obecnie, a co było na przykład w ostatnim kwartale zeszłego roku, kiedy też jeździliśmy i ewakuowaliśmy Bachmut, to jest sytuacja na północ i na południe od miasta. Jeżeli spojrzymy właśnie na te trasy dojazdu, no one w tym momencie przekształcają się tak naprawdę, mówię trasa, powinienem powiedzieć trasa. Droga dojazdu do miasta staje się właśnie drogą życia, ponieważ jest ona jedna, ponieważ jest mocno wyeksponowana, więc jeżeli spojrzymy teraz na mapę, przynajmniej parę razy dziennie spadają tam pociski artyleryjskie. A jak podkreśliłem, cały tranzyt do miasta przebiega właśnie tą trasą przez czas i wiar, więc to jest ta zasadnicza różnica. Wtedy ten tranzyt nie był utrudniony, spodziewaliśmy się wzmożonej ofensywy Rosjan, która się oczywiście w ostatnim kwartale zeszłego roku zatrzymała. Na tym etapie Rosjanie po prostu poczynili zbyt duże postępy od południa i północy. Na tym etapie, tak jak mówię, tranzyt jest niesłychanie utrudniony i też tutaj nie tylko wojskowi, ale też dziennikarze, osoby, które jeżdżą po Bachmucie od miesięcy, zauważają, że najprawdopodobniej ta restrykcja związana właśnie z dostępnością dziennikarzy do miasta ma związek z manewrami w samym Bachmucie, być może nawet taktycznym odwrotem, chociaż tak daleko jeszcze bym nie szedł. Jedno, co jest pewne, to, że Ukraińcy są doskonale przygotowani w razie ewentualnej konieczności właśnie wyjścia z miasta. To jest odrobiona lekcja z kilku innych właśnie obrębów tej wojny. Więc tak jak mówię, to, co wiemy na pewno, to, że w mieście właśnie te pozycje ukraińskie teraz ulegają zmianie. Czy będzie to dążyło do właśnie taktycznego wyjścia? Pewnie pokażą najbliższe dni i tygodnie. Kubo, wszyscy wiemy, że podstawową twoją formą zajęć pracy jest ewakuacja ludzi. Jak wyglądał twój ten ostatni weekend, te ostatnie dni? Czy dalej rzeczywiście wywozicie jeszcze ludzi z Bachmutu i okolic? To jest bardzo specyficzna sytuacja, bo zawsze podkreślam, że w momencie takim stykowym, kiedy już naprawdę ciężko jest nie zwracać uwagi na to, że miasto się wykrwawia, wtedy nagle te ewakuacje przychodzą falami. To jest ci niezdecydowani, ci, którzy jeszcze niedawno nie dopuszczali do siebie myśli o wyjeździe, nagle zaczynają prosić o tę ewakuację. Jest to o tyle utrudnione, że tak jak mówię, tranzyt jest bardzo, bardzo ciężki. Trasy są ostrzeliwane, więc w tym momencie też nie jesteśmy w stanie dużej liczby osób naraz wywieźć. A czas też mamy ograniczony. Oczywistym jest, że na tym etapie po prostu każda jedna ewakuacja jest obarczona olbrzymim ryzykiem.
Więc tak, chętnych jest dużo, jest coraz więcej. Powiedziałbym, że mnie to bardzo cieszy, gdyby nie fakt, że każda pojedyncza akcja jest po prostu wyjątkowo ciężka. Wspomniałem o centrach wolontaryjnych. Jedno znajduje się w północnej części miasta, bardzo odsłonięty budynek. Też to jest ta okolica, o której, jak pamiętamy, gdzie została raniona polska wolontariuszka przed nieco ponad miesiącem. Więc są też generalnie takie miejsca, z których wywóz jest niemalże niemożliwy podczas intensywnego ostrzału. Więc to jest to, co nas trapi. Natomiast tak, co do zasady, odpowiadając na pytanie, chętnych jest dużo, każdego dnia coraz więcej. Kuba Stasiak bezpośrednio ze wschodu Ukrainy. Kubo, trzymaj się. Oczywiście obserwujemy twoją pracę i życzymy ci powodzenia i niech ten dzień będzie spokojny. Dziękuję pięknie. Do usłyszenia. A my przenosimy się do Dmytra Antoniuka. Dmytro dzisiaj opowiadał o sytuacji na froncie, oczywiście tradycyjnie w swoim porannym raporcie. Dzień dobry, Dmytrze. Jeszcze nie mamy połączenia z Dmytrem, za chwilę będziemy z nim rozmawiać, porozmawiamy o sytuacji w Ugledarze, bo tam te informacje z kolei można potraktować jako wyjątkowo optymistyczne. Rosja ponosi straty też wśród swoich najlepszych jednostek i traci żołnierzy na tym odcinku, gdzie właściwie zapowiada, że ma dojść do ofensywy. Mam nadzieję, że już mamy połączenie z Dmytrem Antoniukiem. Dzień dobry, Dmytrze. Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry Państwu. Do Twojej polskiej trasy powrócimy jeszcze pod koniec raportu z Kijowa, ale zacznijmy od tych wydarzeń frontowych. Porozmawiajmy o Wugledarze, bo tam doszło do chyba niespodziewanej sytuacji, a czy może spodziewanej z perspektywy ukraińskiej, ale gdy słyszymy o tych złych informacjach z frontu, to ciężko nam sobie wyobrazić, że w tym czasie Rosja traci najlepszych swoich żołnierzy, a tak wygląda na to, że taka sytuacja ma miejsce właśnie pod Wugledarem. Dokładnie tak, bo już ponad tydzień trwają akcje zaciepne wojsk rosyjskich pod Wugledarzem, którzy za wszelką cenę chcą zdobyć to miasto, ponieważ Wugledar jest bardzo ważnym z punktu widzenia tego, że on stąd my możemy kontrolować ogniem artyleryjskim kolej, która jest bardzo ważna dla dostarczania wszystkiego z Krymu do Donbasu. Więc oni próbują atakować Wugledar, a próbuje atakować Wugledar mianowicie 155. Brygada Piechoty Morskiej, czyli ci sami żołnierze, którzy byli w Irpieniu i Buci, którzy tam dokonywali też mordów na mieszkańcach cywilnych tych miasteczek pod Kijowem. Tam stąd ich my wypędziliśmy. Poniosli oni też kolejną klęskę pod Donieckiem kilka miesięcy temu. No a teraz kolejne straty i to dotkliwe straty. Niektórzy źródła mówią o tym, że tam w ciągu dnia, każdego dnia oni tracą około 150, od 150 do 300 nawet żołnierzy z zabitymi i rannymi. Czyli ta elitarna jednostka wojskowa rosyjska z Władiwostoku już po prostu wkrótce może przestać istnieć fizycznie. No i oprócz tego, że tam żołnierze giną, jeszcze ginie ich sprzęt. Tam dochodzi akurat do zniszczeń znów w kolumnach tego sprzętu na polach minowych i według działań artylerii ukraińskiej, skutecznych działań artylerii ukraińskiej, bo była kilka dni temu, chyba dwa dni temu informacja, że taką kolumnę została zniszczona i było tam 30 sztuk sprzętu rosyjskiego. Teraz kolejna informacja o tym, że 13 sztuk sprzętu wojskowego rosyjskiego zostało zniszczone razem z żołnierzami oczywiście. Także pod Wugledarem
wróg nie ma jakichś sukcesów, a wręcz przeciwnie, ale nie zmienia to faktu, że sam Wuhledar już wygląda być może tak jak Mariupol w kwietniu, w maju ubiegłego roku. Absolutnie strasznie zniszczony i wiemy, że stąd pojedynczo wyciągają też cywili, których tam zostało w sumie niedużo, nie tak dużo jak w Bachmucie, ale jednak oni tam są. Ludność cywilna pozostaje na tych terenach. Mogliśmy się, Dmytrze, o tym bezpośrednio też przekonać, gdy niedawno przecież jeździliśmy po tych terenach obwodu donieckiego i rozmawialiśmy z ludźmi, którzy tam mieszkają. Cały czas zastanawia ta motywacja, dlaczego ludzie zostają też w miejscach, gdzie spadają bomby. No, motywacja jest różna, a niektórym tak naprawdę czekają na to, że wojsko rosyjskie przyjdzie tak zwany ruski mir. Niektórzy po prostu boją się wyjeżdżać ze swoich rodzinnych miejscowości, bo nigdy w życiu stąd nie wyjeżdżali. Nie mają na przykład też środków i boją się tego, że po prostu będą jako bezdomni gdzie indziej, a nie we własnym domu, który ciągle jest pod zagrożeniem zniszczenia po prostu wobec ostrzałów i tak dalej. Także różne motywacje u tych ludzi i różna motywacja jest u tych ludzi. Także ogólnie nie można powiedzieć, że wszyscy na przykład czekają na ruskich albo wszyscy lękają się wyjechać ze swojego miejsca. Dmytrze, dzisiaj na początku naszej audycji, przypominając, że to jest 355 dzień rosyjskiej inwazji, tradycyjnie właściwie przypomniałem też, że jest to kolejny rok wojny, która trwa od 2014 roku, a niektórzy ukraińscy publicyści twierdzą, że od 2013 roku, że początek rewolucji godności, początek Majdanu to właściwie był początek obrony Ukrainy przed rosyjską inwazją, wtedy rosyjską inwazją bez jeszcze środków militarnych, ale za chwilę już też z rosyjskimi żołnierzykami, którzy wtedy kryli się pod tym sformułowaniem zielonych ludzików. Czy w Polsce, w której teraz przebywasz już od pewnego czasu, ludzie, twoi rozmówcy rozumieją, czym jest ta wojna? Jak ty to oceniasz z tych rozmów z mieszkańcami naszego kraju? Na ile w Polsce, na ile na Zachodzie jest zrozumienie, czym jest wojna na Ukrainie? A w Polsce w większości ze wszystkimi, z kim rozmawiałem, jest zrozumienie tego, że to jest wojna Rosji, że i to jest wojna Rosji nie tylko przeciwko Ukrainie, a i przeciwko całemu światowi cywilizowanemu. Także tutaj rozumienie jest, ale ja w tej chwili akurat już przebywam w Niemczech, bo tutaj wyjechałem dlatego, żeby akurat kupić niektóre rzeczy, których w Polsce już kupić nie da, akurat dla pomocy Sił Zbrojnych Ukrainy i tak dalej. Także w Niemczech dopiero tutaj jest co robić w takich rozmowach z miejscowymi ludźmi, którzy no tak naprawdę już zmęczyli się tą wojną, już ich to nie tak interesuje, jak to było na przykład wiosną ubiegłego roku. Słuchałem też ciągle, jadąc tutaj w tym krajem w samochodzie, ich radia. No, Ukraina w wiadomościach jest, ale no, bardzo mało tej informacji o Ukrainie tak naprawdę. No i tutaj dalej jest mocna taka narracja prorosyjska, chociaż już coraz mniej jej jest. No i jeszcze z takimi prorosyjskimi Niemcami tak naprawdę ja jeszcze nie spotkałem się. Być może to nastąpi, ale tutaj rozmawiając z Ukraińcami tutaj miejscowymi, którzy wyjechali w marcu, w lutym ubiegłego roku, to oni mówią, że tak, że duża część Niemców nadal jeszcze jest pod wpływem tych mediów rosyjskich.
Chociaż jednocześnie Ukraina, gdy mówi o dostarczaniu sprzętu z Niemiec, o tym mówił też prezydent Zełenski, to jednak bardzo pozytywnie podkreśla rolę Niemiec, nawet zaskakująco pozytywnie z naszej perspektywy. Ja osobiście jakoś ciężko mi było zaakceptować te takie słowa mówiące o Scholzu jako liderze koalicji czołgowej, bo doskonale pamiętam, że Scholz żadnym liderem tej koalicji nie jest. Inicjatywa wyszła ze strony polskiej, a nie niemieckiej i oczywiście nie zaprzeczając faktowi, że są Niemcy, którzy Ukrainie chcą pomóc, to jednak też mam cały czas w głowie to, Dmytrze, że gdyby nie rola Niemiec przez lata i poprzedniej kanclerz, to wojny być może w ogóle by nie było. Zgadzam się. Tutaj ja uważam, że rola poprzedniej kanclerz Angela Merkel jest duża w tym, że nie było zareagowane na atak Rosji na Ukrainę w Krymie. No i nie było zareagowane też odpowiednim czynem jeszcze w 2008 roku, kiedy Rosja okupowała część Gruzji. No także tutaj ogromna jest rola negatywna poprzedniego rządu Niemiec, ale trzeba też oddać należne i podkreślić, że teraz Niemcy naprawdę bardzo pomagają w Ukrainie, jak pod względem ciężkiego sprzętu militarnego, tak i pod względem na przykład gospodarki finansowo i sprzętem niezbędnym dla infrastruktury energetycznej naszego kraju. Dmytrze, powiedziałeś, że jesteś w Niemczech, ale wracasz do Polski. Najbliższe spotkanie i możliwość nabycia kalendarza, książki, wysłuchania twojej opowieści o Ukrainie będzie gdzie? Jak najbardziej proszę o pomoc w zorganizowaniu akurat takiego spotkania, na przykład w Rzeszowie 22 lutego, bo jeszcze mam tych książek i kalendarzy i można ich kupując wesprzeć Siły Zbrojne Ukrainy, wolontariuszy, ludzi, którzy stracili swoje mieszkanie. Także proszę, na razie jeszcze nie mam ustalonego miejsca, także proszę o pomoc, być może ktoś nas czuje z tych stron i Rzeszów, być może ewentualnie też Łańcut, Pałac Potockich byłby fajnym też miejscem dla takiego spotkania. Także mam nadzieję, że uda się. Przyłączam się do tego apelu, a jak będziesz w Łańcucie, to na pewno odwiedzisz też kwaterę żołnierzy Petlury szlakiem roku 1920. Dmytro Antoniuk. Tak. Dmytro Antoniuk teraz w Niemczech, ale za chwilę wraca do Polski. Pomóżmy mu zorganizować spotkanie w Rzeszowie. A my przenosimy się do Lwowa, gdzie jest tradycyjnie Artur Żak. Dzień dobry, Arturze. Dzień dobry, Pawle. Kłaniam się nisko ze Lwowa. Z Dmytrem poruszyliśmy ten wątek taki nie do końca zrozumienia na Zachodzie, co się dzieje z wojną, czym jest ta wojna. Ma to też swoje przeniesienie w świat nie tylko bezpośrednio związany z polityką, ale też w świat sportu. Niepokojące informacje pod tym kątem dochodzą, jeśli chodzi o organizację Igrzysk Olimpijskich. Świat sportu, który cały czas stara się być apolityczny, stać na uboczu tego, co się dzieje na świecie. I tutaj kolejny kamyczek w stronę Niemiec, a to dlatego, że Thomas Bach, przewodniczący, szef Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, odreagował na konferencję 35 państw na poziomie rządowym, podczas której zastanawiano się, co zrobić właśnie z igrzyskami, które najbliższymi igrzyskami letnimi w Paryżu w 2024 roku. Kraje się zastanawiały, czy obojkotować całkowicie te igrzyska i niektóre kraje do tego się skłaniały, na przykład takie kraje jak Litwa, Łotwa, Estonia, Holandia, oczywiście w tym i Polska, były też bardziej wyważone, że tak powiem, opinie na ten temat, które nawoływały do tego, żeby się bardziej zastanowić albo wypracować inne jakieś mechanizmy. Niemniej jednak szef komitetu już odreagował i powiedział, nie do rządów należy decydowanie, kto może brać udział w takich zawodach sportowych, ponieważ byłby to koniec międzynarodowych zawodów sportowych oraz mistrzostw świata
i Igrzysk Olimpijskich, jakie znamy. To zresztą nie jest pierwsza tego typu wypowiedź szefa. Ta była wypowiedzią jawną, ale wcześniej czytaliśmy też jego list, który on, jego odpowiedź na list przewodniczącego Ukraińskiego Komitetu Olimpijskiego Wadyma Gucajta, który opublikował Hajo Supelt, jeżeli się nie mylę, tak wymawia się jego nazwisko, niemieckiego dziennikarza. I tam też przewodniczący komitetu napisał bardzo podobnie. Groźba bojkotu Igrzysk Olimpijskich, która według waszych informacji jest obecnie rozpatrywana przez zarząd Ukrainy, jest sprzeczna z fundamentem ruchu olimpijskiego i zasadami, które wyznajemy pod tym względem. Ukraina i ukraińscy żołnierze mogą ukarać sami swoich sportowców. I faktycznie tak jest. Ludzie sportowcy przez dłuższy czas przygotowują się do tych zawodów, czasami całe życie. Niemniej jednak nie można zapominać o tym, że sport nie działa w próżni. I myślę, że do tego tematu jeszcze, Pawle, wrócimy, żeby dokładnie wyświetlić słuchaczom, jak wyglądają te wszystkie ruchy. Będziemy na pewno do tego wracać. No cóż, w Polsce niektórzy generałowie na przykład nie rozumieją, że toczy się wojna. Emerytowany generał Wojska Polskiego Mieczysław Gocuł twierdzi, że teraz jest czas pokoju. Więcej w felietonie, moim felietonie w Kurierze Lubelskim, wydawnictwach Polska Press. To ostatni temat, który był dzisiaj w raporcie z Kijowa, ale Arturze, pożegnamy się piosenką. Tak, pożegnamy się piosenką zespołu kijowskiego, młodego zespołu kijowskiego, który nagrał utwór Typne Powirola, a zespół nazywa się Dity Inżynieriów. Kolejny raport z Kijowa jutro o godzinie 9:30. Dzisiaj do usłyszenia mówi Paweł Bobołowicz, a już za chwilę zapraszamy na wiadomości w Radiu Wnet. Raport z Kijowa.